Przede wszystkim, znowu po 7, przeciąg Baldur Gate 3. Dobra, myślę, że najpierw poszukamy tych draugów. Gdziekolwiek by się oni nie znajdowali. Okej, okay, wszyscy zawalili. Sztukę przetrwania. Rock under your feet juts upwards, forming a perfectly engraved tombstone with a small epitaph. In memory of Myrna, a shining light in this dark world, may you forever gaze upon the lake you love to play in. Może mamy opcję rozkopania grobu, ale czego mielibyśmy to robić? Nie. To nie brzmi jak miłe, więc zostawimy go. Dobra, i drogowie są tam. Pytanie, jak do nich zejść? Wejdźmy tutaj naokoło, może znajdziemy drogę. A do drzewa susowego później się jeszcze wrócimy. To jest całe drzewo? Zdecydowanie. W całej swojej okazałości. Wygląda dosyć susowo. Okay. Strzęp ciała mykonida. O, nie jest nam do niczego potrzebne. Ciężkie strasznie. Ponadto właśnie. No chyba dostaliśmy coś od nich, tak? Jak mi się zdawało. Przydałaby się opcja, żeby przewijać to okienko, żeby nie trzeba było ich powiększać w nieskończoność, tylko po prostu przewinąć. Dobra. Momencik. Tak się dzieje, jak się nie gra przez dłuższy czas. Przyspieszający granat zarodnikowy. Okej. Okay. Może się nam przydać podczas walki, ale zobaczymy. Czego draug wędrował po podmroku z kubkiem? Ale to na pewno zwłoki mówią nam, że idziemy w dobrym kierunku. Tja. Przejdźmy jeszcze tutaj, żeby wszystko zwiedzić. Czy ty wybuchasz? Chyba nie. Olej podpalacza. Pokryj swoją bronią olejem, który zmienia odporność na ogień celów, podatność na ten żywioł. Olej nie działa na cele, które są niepodatne na obrażenia od ogni. Okej. Okay. Zdecydowanie dużo martwych draugów w tej drodze. Dobra. Idźmy jeszcze tutaj. Stracony. Znaczy pewnie poddany egzekucji. O to chodziło. W sumie ciekawy pomysł, żeby z nim pogadać. Krótki miecz pierwszej krwi.
Miecz krótki, lekki, finezyjny. Złamanie niezłomnego. Zadaje dodatkowe 1 do 8 obrażeń kłutych celom, które mają wszystkie punkty wytrzymałości. Will, co ty na to powiesz? Przebaj to jako głównej broni. A, nie masz biegłości w mieczach krótkich. To ciekawe. Dobra, poza tym, poza mną chyba nikt nie umie z krótkich mieczy korzystać, więc nie przyda się nam w takim razie. Dobra. Two steps at a time. Wygląda jak miejsce, z którego magicznie pewnie można doskoczyć jakoś. Albo... masz chyba ten krok przez mgłę. Na razie zobaczmy, co tutaj mamy. Więcej martwych drogów. Oraz gnomy głębinowe. Krzywa różdżka kul ognistych. Jeden raz w czasie walki możesz w ramach akcji rzucić tą wadliwą różdżką czar kuli ognia. Każda bardzo pobliska istota musi wykonać rzut obronny. Okej, jednorazowa kula ognia. Może się przydać. Wygląda na całkiem sporą lokację. Cześć. What? Gek! Got someone sneaking up on us. Czy mamy podnieść ręce? W pokojowym geście? Nie przesiedźmy tutaj w pokojowych zamiarach. Zaatakuj. Okej. Wszyscy się zagrowali. Wszyscy są piątego poziomu. Dobrze, że miałem to oko niewidzialności. Przydało się w tej okazji. Brak gek. Myślałem, żeby zrzucić tego gościa tutaj. Ale nie zdążymy. Chyba, że to ja zrobię moim czarem. Halo gromu. To go wystrzeli na daleki na daleką odległość. Dobra, nie potrzebujemy tego zwiększać, bo mam nadzieję, że duże obrażenia od upadku otrzyma. Dobra. Bon voyage! Niestety odparł. Jaki był twój rzut? Udany rzut obronny. 13. Czyli miał mniejsze szanse na to, że mu się... miał większe szanse na to, że mu się to nie uda niż uda. I mu się udało idealnie strzelić wymagalną wartość, okej? Ty się ruszysz niedługo. Nie wziąłem tego... nie wziąłem tego kwiatu susa. Mogłoby się teraz przydać, ale za późno. Dobra. Ich nie widzimy. Możliwe, że są na dole. Możliwe, że są gdzieś indziej.
50% na zrzucenie go. Nie, dobra, to nie jest tego warte. Może po prostu tutaj odejść. Musisz jeszcze łyknąć jakąś miksturę, ale raczej nie. Tutaj coś nam się pokazało. Możliwe, że tutaj też są w takim razie. Czekajmy. Dobra. On się ruszy na końcu, więc raczej nie zdąży nic zrobić. A na resztę chyba nie mam póki co dobrej linii strzału. Wolałbym, żeby on się zbliżył. Chcę zobaczyć, co będą robić. Póki co będę tak ostrożnie jego naparzał. Dobra. A, on był zaskoczony. Dobra. Jego jeszcze może uda się zrzucić. Will będzie miał taką szansę. Spróbować święty płomień jego. Czemu by nie? Okej. Na dole też kogoś zaświeciło, więc pewnie są na dole. Zdecydowanie tutaj jest jakiś gość. Dobra, spróbujmy teraz go zrzucić. Wybienie dwa razy. Dobra, podejdź Will tutaj. Coś mnie pewnie chce tu zaciukać. To będziemy mogli użyć, jak coś zabijemy, na przykład tego gościa. On ma dobre KP. 18, okej. Ragale? Właśnie, jak z twoimi odpornościami. Chyba nie masz jakichś specjalnych odporności. Okej. Możesz tutaj wskoczyć? Możesz. Dobra. Ognia. Nie krytyczny. Okej. Okay. Zdecydowanie nie było miłe. Okej, okay. Oni teraz będą mogli próbować przejść tędy. Dobra. Idealnie 7. Ci nie umarli, zobaczymy. Jakoś nie mam dużych zmartwień o nich. Zawsze serduszko pewnie będzie mogło potem ich próbować odpędzić. Zobaczymy jeszcze reszta, co zrobi. Okej. Okay. Ten gość się ujawnił. Mamy niezłą szansę, żeby go spróbować zrzucić. Dobra. Urok na zręczność. I... Może podejść trochę tutaj. I ognia.
Dobra, nie spadł, ale próba była niezła. Dobra. Szarżuj. Tobie przyda się leczenie niedługo. Na razie skocz. Idź tutaj. Jak ten łowca się na ciebie skupił. Myślałem, że na kogoś z naszych się skupił, ale jak na ciebie, to w sumie mniejsza szkoda. Wysokie położenie, całkiem niezła szansa. Dobra, no to... ognia. Liczyłem na więcej. Kojące słowo. Możemy nawet drugiego poziomu rzucić na ciebie. Plus 5 drugiego poziomu, ok. Czternaście punktów zdrowia. Generalnie nie chcemy, żebyś się drugi raz rzucił na nas. Możemy cię kwasu Melfa trafić. No to ognia. Chybienie. 85% szansy. Rzut na obrażenia. Test ataku 3. Ok? To tłumaczy. Dlaczego się nie udało? Dobra. Czy tym nieumarłym chce się przejmować? Ten gość na pewno większe zagrożenie stanowi. Możemy go uciszyć. On się teraz musi koncentrować? Nie wiem. Dobra, uciszmy go, bo na pewno nie chcę, żeby więcej rzeczy rzucić. On jest 7 poziomu. To je uciszenie Kyoto. Bardzo dobry pomysł. Dobra. Sama też się uciszyłaś przez to, ale na razie to nie problem. Możesz go zdjąć? Za mało punktów ruchu. Co gdybyś skoczył tutaj? Teraz już możesz, dobra. Po gościu. Świetnie. W takim razie klątwa na mądrość na tego gościa. W taki wypadek, gdyby chciał coś znowu poczarować. Dobra, możemy go nawalać. Możliwe, że go zrzucimy. Spróbujmy. 26 punktów obrażeń od upadku. To był świetny pomysł. Dobra. Dobra, podejdź na razie tutaj. A ty możesz wracać powoli w tą stronę. A serduszko. Jesteś uciszona, nie możesz nic czarować. Okej. Ciekawe. Dobra. Czy ten gość, którego zrzuciliśmy... On też nie... On już nie jest uciszony.
Czy uciszenie jest? Okej. Okay. Dźwiękoszczelną sferę. Okej, okay, czyli to jest na obszar. Myślałem, że to jest na osoby. Dobra, będę musiał to brać pod uwagę w przyszłości. Dobra, Gale. Czy możesz jakoś pomóc koleżance? Ja mogę spróbować. Nie, moment. To jest sfera uciszenia. Okej, okay, za późno. Dobra, to co? Strzała ognista? A trochę zraniliśmy serduszko, ale nie bardzo. Możesz kogoś zdjąć? Możesz jednego zdjąć. To zróbmy tak. Cel znajduje się za daleko. Dobra, jak nie, to nie. Magiczne pociski. Cel znajduje się za daleko. Wszystko znajduje się za daleko. O co w tym chodzi? Nie wiem. No a to, że nic nie jesteś w stanie zrobić, Gale, dobra. Gdzie jest twoje odpędzanie nieumarłych? Nałożenie klątwy, strach, cisza, masowe kojące słowo. Gdzieś tutaj powinno być, ale nie widzę. Dobra, nieważne. Bo i tak jesteś uciszona, to chyba to niewiele zmieniło. Okej, okay. Widzimy tutaj gościa. Dobra. Will, czy możesz ich pozrzucać? Najpierw tego, a potem jego. Pięknie. Podejdź tutaj, ale ostrożnie. Dobra, może trochę się cofnie. Dobra, przerwało ciszę nam, ale to nawet lepiej. Dobra, czy masz nie strzało do niego? Mam! Co to jest ten nowicjusz? Siła, kondycja. Wyglądasz mi na barbarzyńcę. No to ognia. Bo nie masz do niego bezpośredniego
bezpośredniej linii strzału. Dobra, to zdejmij tego gościa. I... z powodu masz tutaj poważne problemy z linią strzału. Znajduje się za daleko, cel znajduje się za daleko. No nic, nie przydałeś się. Hmm. 37 punktów obrażeń. Było mocne. Zdecydowanie potrzebujesz leczenia. Przydałoby się coś zrobić z tym gościem w najbliższym czasie. Fiolka kwasu. Troszkę zablokowana. Mm. Dobra. Jesteś zatruta. Jeżeli się uleczysz, to cię również uleczy zatrucie. Dobra, uciekaj stąd. On cię zaatakuje, ale trudno. Dobra, odejdźmy stąd. Spróbujmy zaprosić go, żeby podeszli tutaj. Żeby podchodzili tutaj. Dobra, ty się na razie tutaj schowaj. Na razie cię nie będę wykorzystywał. Ty will. Ogień? I też możesz się schować. Reszta też. Staram się ich powoli tak wycofywać. Bienie krytyczne, nie najlepiej. Kojące słowo na drugi poziom, na słoneczko. A serduszko. Dobra. ...64% z utrudnieniem, ale to i tak nieźle. Dobra, świetnie. Cofaj się tutaj. Niewidzialność, okej. Okay. Dobra. 42%. Całkiem niezła szansa. Dobra, wycofaj się. Mam nadzieję, że będą tutaj powoli podchodzić do nas na górę. Dokładnie w ten sposób. Dobra, po prostu go ciachniemy dwa razy. Na razie nie mam potrzeby nic więcej robić. Dobra, ty dostajesz zgubę, to chyba powinno ci zmniejszyć szansę ataku. Dobrze mówię? Kara do testów ataku i rzutów obronnych. Świetnie. Ty na razie zostań sobie tutaj. Dobra. Gość jest na wyjściu, więc nie mam powodów, żeby coś więcej niego używać. Po prostu atakujmy go.
przydałyby się troszkę lepsze rzuty ataku. A, bo ty jesteś ślepy. Dlatego nic nie możesz rzucać. Okej. Przydałoby się chyba jakieś rozproszenie zaklęć, żeby mieć w książce. Pomyślę o tym następnym razem. Dobra. Ty się zaraz ruszysz. Pewnie nas zaatakujesz. Możemy cię zauroczyć. Rzut na mądrość. Dużo masz mądrość? Nie za dużo. Jeżeli nas nie zaatakujesz w następnej turze... Okej, 56%. Możemy cię też spróbować pewnie zatrzymać. Tutaj jest odpędzanie nieumarłych, okej. Ale na pewno było wysażone, dlatego nie zauważyłem. Możemy cię też spróbować zatrzymać, 75%. Zróbmy to. Dobra. To tyle. 100%. Dobra. Ognie. Dobra, został już tylko ten kapłan. Który gdzieś się tuż czai. Dobra, podejdę tutaj trochę bliżej. Ale kurczę, nie chciałem to, bo sorry. Chciałem no. Jeżeli podejdzie, to może moje zobaczenie niewidzialności może go... uniewidzini. Dobra. Parę leczonek by się przydało. Dla mnie. Dobra. Will, zostań tutaj. Bez zobaczenia niewidzialności niewiele zrobimy. Twoja niewidzialność... Ile jeszcze będzie trwała? Nie wiadomo. Chyba nieskończoność. Dobra. Mam dużo punktów życia, więc się wystawię, tak. Mam nadzieję, że nie znukuje mnie za 30 ponad. Sigail, zostań tutaj. Dobra. Nie wiemy, gdzie jesteś. Kolka kwasu cię trafi? Ścieżka zablokowana. A jak goś sprytnie naskajtuje. Robi często to, co ja robiłem, że wali zaklęcie i się chowa. Dobra, ty już nie masz punktów ruchu, żeby zeskoczyć. Możesz zejść przynajmniej? Okej. Okay. Will, masz do niego linię strzału? Oczywiście, że nie. Też zejdź na dół. Dobra. Okej.
Dobra, Gale. Co gdybyś walnął kulę ognia? Tutaj. Dobra, ile masz punktów życia? 8. Co najpierw, gdybym ja go zestrzelił? Spróbujmy. Dobra. Pięknie. Okej, to tyle, bo... Nie, jeszcze ten ożywiony jeszcze żyje jednak. Dobra. Marnujmy na niego czarów. Serduszko. No i srób. Sustain but one sovereign. In the age of glut, there may be no spore. Eliminate the other sovereign. Nic, co przed chwilą powiedziałeś, nie ma najmniejszego sensu. Ikr udzielił ci schronienia, ty chcesz go obalić? And let my people be slaughtered. Choose, smooth mind. Help me grow a mighty circle and reap the reward, or protect the precious poltroon as it waits for the circle of glut to devour it whole. Nie, to nie brzmi jak coś dobrego. Nie przyłożę do tego ręki. It is my right. It is my right. Its delicate harmonies turn to scrapes and scratches. Your corpse will birth my circle. Tyle, jeżeli o to chodzi. Come on. Can't stay idle. Nagle stał się dużo silniejszy. Nie zgadzał się na coś takiego. Możesz zrobić krok w tym kierunku. Możesz zaatakować, zaryzykować. Moment, gdybyś chciał odstąpić, to jest zwykła akcja, tak? Dobra. Może tak. Najpierw spróbujmy, zobaczmy, co możemy z nim zrobić. Gość jest pewnie wrażliwy na ogień, z tego co pamiętam. Wszystko inne zawary. Ale ogromno mogę spróbować go odrzucić. Dobra, Will, ty masz więcej punktów życia, odsuń się. Super. Teraz ty możesz się też odsunąć. Tak. Serduszko, spopiel go. Teraz Will, spróbuj go zrzucić. Możemy go jeszcze przeklnąć wcześniej. Pewnie na siłę. Nie
teraz ognia. Nie przerzuciło go to. Dobra, czy fala gromu go przerzuci? Próbujmy. Dobra, tak muszę się ruszyć lepiej. Uuu! 44 punkty obrażeń? Prawie nie żyje. Pięknie, o to nam chodziło. Dobra. Możliwe, że nauczył się teraz jakichś nowych zdolności. I zaraz czymś nas na dystans porazi. Chociaż jest powalony, więc akcję powinno to mu zużyć, ale zobaczymy. Dobra, Gale. 7 punktów zdrowia. Nie, ryzykujmy. Ścieżka zablokowana. Dobra, ognia. Dobra. Ktoś jeszcze chce nas zdradzić i spróbować zabić? Co my tu mamy? Jedzonko. Nic ciekawego. Time to press ahead. Wyblakły dziennik. Po wewnętrznej stronie okładki wyniosła brygadzistka Merna, bla 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 bla. Ekspedycja numer 42, powrót do taką. Nic ciekawego. Baśnie Fejrunu, tom 4, górnik o głębokim sercu. Nie. Dobra. Lewik. Ty coś miałeś? Strzałę. Poza tym nic ciekawego. Andlar. Lorgan, ty co tutaj stałeś na czatach? I za to spłonąłeś. Też nic ciekawego nie masz. To sobie wezmę. To nic. To nic. Zmiażdżona drugerka. Czy ją jakoś zrzuciliśmy, czy coś? Nie pamiętam już. Dobra, najbardziej nas oczywiście interesują. Bossowie. Gek. Drugerskie antidotum. Nadrzędziłem wszystkich drugerskich trucizn. Przyznaję ułatwienie w rzutach obronnych. Zwój wampirczego dotyku. Topór tępiciela. Plus obrażenie od ognia. Warunkowo. Zmora szkolników. Zadaje dodatkowe obrażenie od ognia roślinom, owadom i małym istotom. Melc. A, tu nic. Torba zaszyta na mocnym ścięgnem. Zaraz to spojrzymy. Zmiażdżona Druerga. Może oni byli zmiażdżoni przez muchomory, mykonidów? Strzała immatera, strzała z guby czartów. Zdaje podwójne obrażenia czartom. Okej. Okay. Ty, miałeś... Nagle pojawiły się w twoim ekwipunku czary. Więc próbowałbyś je rzucać, gdybyśmy ci dali do tego okazję. Dobrze, że nie miałeś na to okazji.
Dobra. Przemoczony list. Zamoczony list nakazujący odbiorcy zachować nieostrożności na dalekim brzegu jeziora Hebanowego, ponieważ krążą pogłoski o Duralgarach grasujących w tych okolicach. Okej. Okay. Ciekawe, czy to ci gnomi byli tutaj i krasnoludy ich zaatakowali? Nie wiem. Zdawało mi się, że gnomy gnębinowe i krasnoludy współpracują razem, że ogólnie te rasy głębinowe ze sobą razem współpracują, ale nie jestem tego pewien. Urządziliśmy przyjęcie niespodziankę, ble, 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 ble. Poplamiony krwią dziennik. Rejestr zawierający opisy wyglądu jakości licznych kamieni szlachetnych wydobytych ze skał. Obok szkicu każdego klejnotu widnieją dane na temat wagi, koloru, przejrzystości i innych właściwości. Opis sporej wielkości rubinu sporządziło krzywo, czyja się ewidentnie podekscytowaną ręką. Okej. Okay. Dobra. To najwidoczniej jest to jezioro, o którym była mowa. O, nie wiedziałem, że w podmroku są jeziora. Dobra, momencik. Czy jest tutaj coś jeszcze? Chyba nie. Dobra. Cofnijmy się do naszego mocodawcy, czy pracodawcy. Kim ty jesteś? Don't. Jest bezbronna. Sprawdź, czy ma coś wartego do zabrania. Jest gnomka. Skąd? Co z tobą? Fuego. Slashed me. Poison. Rad mamy miksturę. Mamy antidotum. Mamy dwie opcje dania jej antidotum. Pewnie któraś się różni od drugiej. Perswazja, mogę skrócić twoje cierpienie. Nie, dzięki. Dobra, masz antidotum. Jak mogłem przejść obok obojętnie? Cierpiałaś. No arguments there. Felt like a hook horror was sorting through my guts. But that cure did the trick. Quick sharp too. I thank you for your help, but I gotta get moving. Oh, girl's garters. Oh, I don't have time for this. My kin need me. Spokojnie, powiedz mi, co mogę zrobić. Seems you're the helping kind. All right. I need you to rescue my kin. Not charity, mind. We can pay. We're Ironhand Clan. Best artificers in Baldur's Gate. We were on an expedition down here when the Dwergar snatched us up. I got away, but not the others. The Greys have them digging out some old ruin across the lake. Dobra. Just mining for materials. Nothing unusual. The briefest hesitation, but enough. She's lying. But our work pays well. Help my clan, and we'll make it worth your while. I swear. Dobra, przyciśnijmy ją. Łżesz! Wróćmy ponownie. Mamy sporo inspiracji.
Lepiej? Fine. It's complicated, but my clan has trouble back in the city. A blood feud. We were searching for something to turn the tide. That's all I can say. But it's worth a lot to us. Understand? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Skończ z tymi wykrętami, wyjaśnij mi, o co tu chodzi. Look, you've done me a good turn and you deserve the truth. But that's as much of it as I can tell. I swear it. If you need to go your own way, I respect that, but still, I'm asking. W porządku, uwolnię twoich towarzyszy, jeśli zdołam. Thank you. Only wish I could go with you. But here. I nabbed these boots from the Greys when I ran. I'll feel better knowing you're using them to kick some Dwerger ass. I'll mark where I made my escape. And wait here, I suppose. Not much choice, eh? Buty szybkości. Stuknięcie obcasami. Akcje klasowe. Stuknij obcasami, aby zyskać szybkość i swobodę ruchu. Akcja dodatkowa. Fajne. Brzmi lepiej niż to. Dobra, weźmy to. Dobra. To jeszcze ty, panie Ikr. Seems like a good moment to talk. He greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. Zaszczepienie zarodników w martwych ciałach. Co to za magia? Nie, to mnie nie interesuje. Stwór znany z przesytem zginął z mojej ręki. Dążył do unicestwienia twojego kręgu. You are one with spore. Your throat tightens, then relaxes. The air is serene, your mind untroubled. And I sense only silence from the Dwergar hunters. The rot is cleansed. The songs we sing now carry your spirit. You shall now be called Kin Spirit. You aid us in good faith. In good faith, I thank you. The Guardian Gate is open. Go and claim your reward. But before this, I have another boon to ask of you. You have cut out the Dwergar Blight, but not its source. In your mind's eye, Spore shows you a drow striding among Myconid dead. Nir, this one is called. He hunted us. Hunt him in turn. Bring me his head, and I will know my circle is safe. My, this sovereign likes to delegate. Zrobi się, przyniosę ci głowę Nerego. The drow lurks in the ruins beyond the lake. Bring him death and return. W sumie, mało mnie obchodzą jego wymówki. Mordowanie drowów to całkiem miła akcja. Dobra. Tutaj chyba mamy to skarbiec. Zajrzymy do niego w następnym odcinku i już mamy jeszcze tą herbaciarnię do odwiedzenia i poszukanie tej antidotum. Antidotum, tak, a znaczy grzybów do naszej magicznej miksturki pozbycia się robaka. Dobra, a to w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.